Witam Was na moim kanale Beauty Vitrix. Ja nazywam się Vanessa i ogromnie się cieszę, że jest Was aż tyle. Ostatnio strzeliło nam 7 tysięcy, strzeliło mi też 9 tysięcy na Instagramie i jestem po prostu tak szczęśliwa. Tyle mi dajecie takiej motywacji do nagrywania, że szok. W końcu udało mi się dorwać paletę, o której, jak wiecie już z opisu, jest dzisiejszy film i jest to paleta Morphe Jaclyn Hill. Jest to paleta, na którą czekałam tak długo. Nie dość, że zbierałam na nią dosyć długo, to jeszcze czekałam na nią, żeby ją dorwać w ogóle też strasznie długo, bo ona jest w wersji limitowanej Morphe. I będzie to moje pierwsze wrażenie tej palety. Jak wiecie, ja już ją dotykałam. Zrobiłam swatchy, film ze swatchami możecie zobaczyć na dole. No i powiem ci, z opakowania paleta wygląda tak. Ma przepiękne opakowanie, bardzo mi się podobają takie palety. Ja w ogóle lubię białe rzeczy. W środku mamy aż 35 cieni. Miłość, pigmentację, jak widzieliście, oglądaliście mój filmik ze swatchami, to wiecie, jaką mają niesamowitą. Jak nie, to jeszcze dla przypomnienia zrobimy kilka swatchy. Proszę bardzo. No, także ja się zabieram za makijaż tą cudowną paletą, a wy, jeżeli macie ochotę, pobawcie się też ze mną, nie musicie mieć konkretnie tej palety, wystarczy, że będziecie mieli podobne cienie, albo niektóre cienie sobie zamienicie. Ja na przykład tak właśnie się uczyłam malować, siadając do kompa, do YouTube'a, brałam sobie lusterko, brałam sobie palety i odtwarzałam na przykład to, co robiła dana osoba, która mnie zainspirowała. Ja bardzo lubiłam oglądać taki tutorial właśnie Jaclyn Hill. No, także zapraszam Was do wspólnej zabawy. Testujemy! Makijaż zaczynam od zabezpieczenia łuku brwiowego beżowym cieniem. Niestety jest to cień perłowo, taki lekko brokatowy. Wolałabym, żeby był matowy, ale niestety nie ma w palecie takiego cienia. Następnie biorę taki bardzo jasny, brązowy, neutralny odcień i nakładam w załamaniu powieki i mocno, mocno blenduję. Kolejnym odcieniem jest taki bardzo ciepły brąz. I go wkładam w samo załamanie powieki i blenduję troszeczkę lżej. Pamiętając, żeby wyblendować cień na zewnątrz oczka. Następnie biorę taką brązową czerwień i też wkładam w załamanie powieki. Zobaczcie, te cienie są bardzo mocno napigmentowane, więc ja buduję to krycie, dodając i dodając odrobinkę cienia. Teraz mieszam dwa odcienie takiego bardzo chłodnego brązu i wkładam malutkim pędzelkiem w samo załamanie powieki, żeby dać oku taką głębię. No i oczywiście trzeba wszystko wyblendować, żeby ładnie wyglądało, nie było żadnych granic. I teraz biorę taki metaliczny, fioletowy cień i nakładam w kąciku zewnętrznym oraz w kąciku wewnętrznym. Tym samym pędzlem, ale drugą stroną, nakładam niebieski metaliczny cień, mieszam go właśnie z tym fioletem i też nakładam go bliżej kącika zewnętrznego i wewnętrznego. I teraz blenduję tą granicę pomiędzy fioletowym, niebieskim a naszymi brązami, żeby wszystko ładnie się wtopiło. I teraz na środek powieki nakładam taki piękny, morsko-błękitny odcień metaliczny. No i teraz się trochę pobawiłam z żółtym kolorem, chciałam go wsadzić na sam środeczek powieki i jak Wy będziecie odtwarzać ten look, to albo zdecydujcie się na tą kreskę, którą ja robiłam żółtą, bo ona wyglądała fajnie, albo na to, co zrobię później z brokatem. Ja bym zdecydowała się już teraz po prostu na jedno, bo brokatem przykryłam, zresztą zobaczycie zaraz, że troszeczkę przykryłam to wszystko, nad czym tak długo siedziałam, czyli nad tym żółtym cieniem. I teraz używam brokatów, brokatu z Inglota i z NYXa. I właśnie tym troszeczkę zakryłam moją całą pracę z żółtym cieniem. Chciałam, żeby to troszeczkę inaczej wyglądało, ale dokładałam tego brokatu, dokładałam, no i niestety troszeczkę przykryłam swoją pracę, ale i tak to ładnie wyglądało. Oczywiście cały brokat przyklejałam na glitter primer, ale to już wiecie, to jest moja ulubiona rzecz do klejenia brokatu. Teraz dolną powiekę maluję niebieskim cieniem, na to nakładam troszeczkę też fioletowego, ładnie wszystko blenduję dokładnie, żeby nie było żadnych granic, żadnych niedociągnięć. Też skupiam się na kąciku zewnętrznym, żeby to wszystko ładnie było wyciągnięte.
I teraz pod jeszcze tym fioletem delikatnie wszystko blenduję czerwienią, żeby ładnie się wszystko połączyło też ze skórą, żeby to wszystko było takie, wiecie, przydymione smoki. I teraz nakładam bardzo jasny, też perłowo-brokatowy cień tutaj w kąciku wewnętrznym, żeby wszystko ładnie się prezentowało. Czas teraz na kreskę eyelinerem z Sigmy. Trochę się pomęczyłam, bo przeszkadzał mi ten brokat. Także nie było łatwo, ale dałam radę. Po prostu stopniowo starałam się przykryć ten brokat. Nałożyłam rzęski z AliExpress, zobaczcie jak pięknie wyglądają. No i cały look był gotowy. Mam nadzieję, że Wam się podoba i teraz czas na moją opinię. No i tak prezentuje się cały makijaż, mam nadzieję, że Wam się podoba. Głównie chodziło mi o to, żeby nie wykonać jakiś konkretny makijaż, tylko właśnie zrobić test, użyć jak największą ilość cieni, jak najwięcej cieni i matowych, i tych błyszczących, żeby zobaczyć właśnie jaką mają pigmentację, jak się blendują. I powiem Wam, że to jest niesamowita paleta, jest po prostu przepiękna. Nie dość, że mam tutaj kolorystykę na każdą okazję, to jeszcze, że tak powiem, różne wykończenia cieni, co jest cudowną rzeczą. Cienie się przepięknie blendują, jak widzieliście zresztą, bardzo mi się łatwo z nimi pracowało. Ten look robiłam około godziny, łącznie z kreską, z rzęsami i ze wszystkim, więc to jest naprawdę bardzo krótki czas, jeżeli chodzi o nałożenie tylu takiej ilości cieni. Jedyny problem, jaki możecie mieć, to takie ich miałam ja, czyli zdecydować się, jaki cień akurat dzisiaj chcecie użyć, bo naprawdę wybór tylu kolorów może sprawiać problem, szczególnie jeżeli ktoś jest bardzo kreatywny i lubi tworzyć. Zobaczcie, jak ładnie się wszystko skomponowało, pięknie wyglądowało, tutaj nie ma żadnej granicy, że cienie bardzo ładnie sobie pracowały, zarówno jak te matowe z matowymi, błyszczące z błyszczącymi, a także matowe z błyszczącymi. Sprawdzałam wszystkie wariacje, żeby właśnie ładnie połączyć. Nawet mi się udało wklepać w ten błyszczący, matowy, no różne roszady tutaj widzieliście, że robiłam, starałam się jak najwięcej przetestować. Na pewno tą paletę jeszcze będę testować na dniach na moim Instagramie i Snapie, to możecie wpadać, oglądać, śledzić. Może zrobię live'a też tą paletą, naprawdę jest cudowna i pomimo tego, że to jest najdroższa paleta z Morphe, chyba w kolekcji, z tego co się orientuję, to jest ona najpiękniejszą chyba paletą z mojej całej kolekcji. W sklepie Morphe paleta kosztuje $38. U nas w sklepie internetowym, od ludzi, którzy sprowadzają kosmetyki ze Stanów, można kupić tą paletę za 260-270 zł, coś w tych granicach. I uważam, że jeżeli już się decydujemy na droższą paletę, to będzie idealna paleta po prostu na wszystko. Ja bym mogła teraz wszystkich się ze swoich palet pozbyć i mam tu praktycznie wszystkie kolory, których potrzeba. Jeżeli akurat szukacie idealnej palety, lubicie malować się zarówno i cieniami kolorowymi, jak i takimi nudziakami na dzień, na wieczór, na jakiś Instagram, to polecam, jest to paleta idealna. No, swatche wszystkich cieni możecie zobaczyć u mnie na Instagramie, link, tak jak Wam mówiłam na początku filmu, macie w opisie. No i to ode mnie na dzisiaj wszystko, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że makijaż się podobał. Jeżeli się zainspirujecie tym makijażem, to nie zapomnijcie mnie oznaczyć albo wysłać mi zdjęcia. Ja bardzo lubię oglądać takie rzeczy, lubię jak mi wysyłacie takie rzeczy. Zapraszam Was do moich innych filmów, oczywiście do subskrypcji kanału i jak zasubskrybujecie, wciśnijcie taki dzwoneczek, to Was będzie powiadamiało, jak będę dodawać nowe filmy. Dzięki bardzo za oglądanie. Mua. Buziaki!